Jesteśmy w zespole szkół nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza w Łukowie, w miejscu, które, jak wszystko na to wskazuje, już niedługo będzie mogło cieszyć się otwarciem branżowego centrum umiejętności. To jest taka nowa formuła skierowana do przedsiębiorców, do branż różnego typu, które chcą pozyskiwać do swoich branż nowych pracowników lub chcą doszkalać tych, których już posiadają. My weszliśmy w porozumienie z Stowarzyszeniem Inżynierów i Mechaników Techników Polskich oraz z Politechniką Lubelską, ponieważ branża, w której specjalizuje się nasza szkoła, która nam jest bliska, to jest branża ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem. Ponad 10 milionów złotych to są pieniądze, które będą przeznaczone na wyposażenie, wcześniej na modernizację budynków, na wyposażenie i funkcjonowanie przez 2 lata takiego centrum. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na organizację branżowych centrów edukacji. No i samorząd powiatu łukowskiego wziął udział w ubieganiu się o te środki. Nasz wniosek uzyskał akceptację i planujemy takie branżowe centrum edukacji zorganizować przy zespole szkół nr 1 w oparciu o 2 zabytkowe budynki pamiętające czasy jeszcze cerkwi prawosławnej. W tej chwili one były wolne, a poprzez to będą efektywnie wykorzystywane, będą poddane remontowi. I te pieniądze będą w różnych proporcjach wykorzystywane na początek na modernizację i remont budynków, między innymi tego budynku, przed którym stoimy. Będzie wykorzystywane te pieniądze na wyposażenie i tam powstaną, na przykład w tym budynku powstanie kilka pracowni zawodowych, metrologia, ślusarnia, szlifiernia, pracownia obrabiarek konwencjonalnych, no i pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie. W drugim budynku będzie pracownia do zajęć teoretycznych. No i to jest to, co będzie doposażane, bo druga część tych pieniędzy będzie wydana na wyposażenie tego centrum, no w najnowocześniejszy sprzęt, jaki w tej chwili występuje w tej branży na rynku. Od 1 stycznia 2024, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, a tu trochę po drodze może się wydarzyć, od 1 stycznia 2024 Branżowe Centrum Umiejętności w Łukowie przy naszej szkole powinno rozpocząć funkcjonowanie.